Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy na Palionowie, ze mną dzisiaj Żaba Dave. Dobry wieczorek. Dobry wieczór, bo 19:19 w końcu. Słuchajcie, na samym początku koniecznie zostawcie subskrypcję, ponieważ 70% osób, które oglądają moje filmy, nie subskrybuje mojego kanału. Jest to bardzo niewłaściwe posunięcie, ponieważ subskrypcja daje wam bardzo dużo plusów, więc powinniście to zrobić. No i zachęcam was do zostawienia łapki w górę, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale YouTube zrobił aktualizację. Jak się kliknie łapkę w górę, to jest taki fajny dźwięk i fajna animacja. Sprawdźcie, czy tak naprawdę jest. Mi się wydaje, że tak jest. No dobra, Dejwik, słuchaj. Bardzo ważna sprawa, chodź pokażę ci tutaj co żeśmy zrobili, co tutaj jest takiego ciekawego. O! Dobra. Poskromiłem tego, tego. Widzisz? Zrobiłem mapę Palionowa. Mapa Palionowa, myślę, że jest całkiem fajna, nie? Fajna tutaj. Widać tu wszystko. Ten tu? Nie, no właśnie się zastanawiałem, czy ten fragment mapy jest potrzebny, ale dałem go dla specjalnie dla siebie, wiesz? W każdym razie jest to mapa Palionowa i ogólnie na tej mapie widać wszystko, co jest na Palionowie. Jeżeli coś się pojawi, na przykład tutaj, tu koło tego czegoś, o przepraszam bardzo, Facebook mi się odezwał na odcinku, przepraszam. W każdym razie, jeżeli tutaj koło więzienia się coś zbuduje, to się automatycznie zaktualizuje tutaj, wiesz? No kurczę, ale jeszcze sprawa. No, to jest fajne, jest więc gdzie? Dlaczego ta droga prowadzi, ta od wioski naszej, tutaj tej. A, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Tam jest po drodze jakaś lawa, która przypomina w ogóle przecinek. Co to jest za punkt? Nie wiem, czekaj, przybliżę sobie lekko. Nie wiem, to wygląda jak prezent trochę, nie? Ej, no ja nie robiłem tam nic takiego, ty robiłeś coś? Ej, nie wiem co to jest, nie, no nie wiem, nie wiem. Nie, możemy pójść. Możemy pójść to zobaczyć, tylko jak tam dojść, czekaj. A jest taka, jest drogą, ścieżka. Do endu. Tak, jest bo to jest droga do endu. Do endu? Aha, no dobra. No dobra, no to chodź. Lecimy tam, zobaczymy co tam na nas czeka tak naprawdę. Bo let's go. Bo w sumie to nie wiem. Nie byłem tam w sumie. Tam, szczerze przyznam, że jak to gram, to tam ani razu chyba nie poszedłem. Nawet nie wiedziałem, że tam jest droga do endu. Chyba też. Nie, ja do endu chodziłem z panem policjantem, ale tak to kurczę, nie wiem co to może być. No nie, ja nie chodziłem, nie mam pojęcia co tam jest. O, możemy tam zalecieć, będzie szybciej, no. Czekaj, to jest tu, tu jakoś ta ścieżka, ta... Ej, widzę ten prezent! Co to jest? Jazda. No nie wiem co to jest, nie wiem co to jest. Chwila, bo tu jest jakaś... O nie! O nie! TNT w środku. To niezły prezent. Ale to jest czego? Kto tutaj takie nam psikusy robi na tym serwerze? Pojęcia, no noob, kurczę, noob! Więc, ale to jest całe wypełnione? Właśnie nie wiem. Całe TNT jest wypełnione, stary. A. Jezus. Nie no, dobra, nie wiem, co z tym robimy? Ja myślę, że wiesz co, powinniśmy to wysadzić. Nie no, co ty? Po co mamy wysadzać? Ktoś właśnie chyba chce, żebyśmy to wysadzili. Wielki krater. No, będzie, ale nie wiem, no nie wiem, czy ktoś chce, żebyśmy to wysadzali. Ja chcę. Chcesz to wysadzić? Chcę to wysadzić. Ja nie jestem. O, to jest w ogóle lawa. To jest ta właśnie ta. O, wywalę tu te rzeczy, co niepotrzebne. Nie wiem właśnie, czy jest sens to wysadzać. W sensie jakby. No wiesz, to będzie ogromny wybuch, bo to jest całe wypełnione, nie? Więc mi się co wydaje. Co mówiłeś? Co ty robisz? Nie no, stary, proszę cię. Nie no, jesteś co? Pewien, że tego chcesz? Nie no! Co ty jesteś, wariat jakiś? Nie! Nie! Jo! Co ty zrobiłeś, Dave? Co ty zrobiłeś? Ała! Ała! Fajerwerki, nowy rok! Co jest? Szczęśliwego nowego roku! Co jest grane? Ja! Co tu się wydarzyło? Dlaczego ty to zrobiłeś? Dlaczego ty to zrobiłeś? Trzeba powitać się nowy rok dwa miesiące później wielkimi tutaj hukami i brawami. Dlaczego? Tak? Ale krater potężna. Stary, jaka dziura, ej! Nie no, to jest przesada zdecydowanie. Nie no, stary, tak chyba nie miało być. Dlaczego ładna ty to dziura wysadzi? Jest, ładna dziura nie to jest. Jaka ładna? Akwapark. Tutaj akwapark? Tu można było basen zrobić, no ale... Ja nie mogę, ej, nie wiem, to... Ty jesteś szalony. Pewnie to ty postawiłeś ten prezent i chciałeś go wysadzić. Nie no, naprawdę, nie, to nie byłem ja. Prawie zginąłem przez ten prezent. Ej, ale no, miałem dwa serduszka, stary, dwa serduszka. No bo, kurczę, źle się ustawiłeś, chciałeś zobaczyć wybuch. No nie, ja właśnie stałem... stałem dalej. I to się tak wysadziło blisko mnie. Ej, no ale to w takim razie, jak myślisz, kto to? Myślisz, że to nuba? Może, i w ogóle chodź teraz do tej mapy. A no właśnie, do mapy można zajść, bo to tam się teraz zaktualizowało. Zobaczyć, ja nie mogę, to będzie tak duża dziura.
Nie, jest... ona nie jest duża, ona będzie jak nasze chatki, nawet mniejsza. No nie, będzie duża. Jestem pewien, no jest. Co ty? A nie ma nawet, nie ma, nie zrobiło się, jest prezencik dalej. A to ci heca. To się jeszcze nie zaktualizowało, ciekawe, czy to się kiedy to się zaktualizuje. Właśnie. Bo ciekawe, normalnie się aktualizowało od razu, jak ja coś tutaj zmieniałem. Może nie przetworzyło tego potężnego TNT jeszcze. No może tak, może tak być. Albo możemy, wiesz co, rozwalić tą mapę. I postawić ją na nowo. O, no to jest dobry pomysł. No właśnie. Nie, no dalej. Nie, dalej nic się nie zaktualizowało. I ja też jak mam ją w ręce, to nic się nie zaktualizowało. Może tam trzeba polecieć teraz z tą mapą. Zobaczmy. Czekaj, no, lecę z tą mapą, zobaczę, może ona się zaktualizuje teraz jakoś. Ale jak ten wybuch z góry wygląda? To jest taka duża dziura. To nie jest duże, kolego. O, jest, zaktualizowało mi się właśnie, jak tu przyleciałem. Dobra, lecę to odlecieć z tym. Porównamy to do naszych domków i wtedy stwierdzimy, czy to jest... No, moim zdaniem to jest o wiele większe niż nasze domki. Przynajmniej nie, na pewno większy niż mój, no, twój może nie, ale... Dobra, czekaj, daję to tutaj. O kurczę, faktycznie. No to jest duża dziura. Stary, większy od twojego domku. W sumie to wiesz, co tam by można było zrobić? No. Mam pomysł. To jest jaki? Nasz serwerowy kamieniołom. Kamieniołom? Kamieniołom, widzisz, bo to tak wygląda nawet jak taki kamieniołom. No dobra, to będziemy tam chodzić kopać kamień. No. Jak prawdziwi robotnicy. Tam jest kamieniołom, tutaj gdzieś w tym... O tu, widzisz tą kropkę brązową? To jest tartak od Neona. Chyba. Faktycznie, no. Więc mamy tartak, mamy kamieniołom, czego jeszcze nie mamy? Taką kopalnię węgla by trzeba było mieć. Taką prawdziwą kopalnię, taką, no, z prawdziwego zdarzenia kopalnię węgla. Trzeba zrobić, no. Stary, patrz to! Patrz! Widzisz to tutaj? To wygląda jak UFO. Ej, no? Co to jest w ogóle? Nie wiem, ale... A już wiem, co to jest! Chodź za mną. A, ja to jest też to do licytacji. Tak. Od Neona. Ja nie mogę, jak to się stało, że my to zbudowaliśmy w taki sposób, że to przypomina kosmitę. Ej, faktycznie. Ja nie mogę, jak to wyglądało. Nie wiedziałem nawet o tym. No tam dzięki tej mapie można wiele fajnych rzeczy zobaczyć. Czekaj, idę tam jeszcze coś zobaczyć, może coś fajnego jeszcze zobaczymy. Jestem ciekaw, jak właśnie, nie zwróciłem uwagi na to, jak wygląda dom Neona teraz taki wysadzony. Lawa będzie, lawa dziura. A nie widzę. No w sumie nie wygląda inaczej bardzo, no po prostu troszkę wody rozlanej. Nie wygląda źle w sumie. Nie wygląda źle. Nie jest tak źle. Ej, ty widzisz na mapie taką jakby swoją kropkę jakby postaci, że gdzieś jesteś? Tak, widzę, no widzę. Tutaj tą zieloną taką? No. A no, to nie wiem właśnie, o co chodzi, bo ja też ją tu mam w tym samym miejscu. Tylko że jak ty pojedziesz gdzieś dalej, to ona tutaj się nie pokazuje na mapie, więc to jest tak jakby tu się coś zbagowało i było. Czekaj, może rozwalę tą mapę? Ojej, nie mogę. O, wziąłeś to, włóżmy tutaj z powrotem. Okej. Nie, no dalej, tutaj jest ta kropka, no nie wiem, nie rozumiem ale tego. Ale nie, no ale to jest... Dobra, ej, szukamy... Ej! Patrz, tu widzisz na dole, co się stało? Tutaj w tym lesie, taki czerwony kwadrat. Lasek, ej no. Czekaj, czerwony kwadrat, no to jest ta nasza ta przecież. No ale chodź, pokażę ci, bo ty tego nie widziałeś jeszcze. Bo ja tu budowałem ostatnio na live'ie. Ja budowałem piekarnię stare tam, wiesz? Piekarnię tam zbudowałem, żeby po prostu, żeby była piekarnia. No bo tutaj mamy normalnie, tu normalnie ten nasz nielegalny biznes, który był, a tu trzeba boczkiem sobie przejść ładnie. I tu mamy piekarnię. O kurczę, ale piekarnia fajna. Tutaj można wejść. No i tu właśnie coś trzeba wybudować, tu też właśnie nie mam pomysłu za bardzo co, ale tutaj, znaczy ta piekarnia, nie? No ale nie wiem jeszcze jak ją, nie wiem jeszcze jak ją jakby zrobić tak fajnie. A i właśnie jak... O, czekaj, nie mogę lecieć. Co jest? O, jak sobie tu wylecieć, o wow, wylecieć na górę, to tutaj jest pomieszczenie biznesowe, którego też muszę jakieś dojście zrobić po prostu, nie? Widzisz? Fajnie to wygląda i ten komin tutaj też tak, nie wiem, podoba mi się to jakoś. Jakoś fajnie to wygląda. O nie, spadłem. No dobra, no i co? No to podejrzewam, że ten prezent był od nuba. On jest dalej poszukiwany, trzeba go w końcu zamknąć do więzienia, albo nie wiem co z nim zrobić, bo trzeba go w końcu złapać jakoś. Trzeba znaleźć jakiś sposób na niego, więc koniecznie piszcie w komentarzach, jaki macie pomysł na to, żeby po prostu złapać tego nuba. Bo wydaje mi się, że to on wszystko robi, no bo zniszczył dom Neonowi prawdopodobnie, bo on później na niewidzce. Gdzie ty jesteś, Dave? Jestem koło mapy. Ja jestem na punkcie widokowym jestem, już tam lecę. A, okej. Okay. Wysadził dom Neonowi prawdopodobnie, no bo był na niewidzce, a tylko on tutaj póki co takie rzeczy robił. Spalił mi dom, więc to też jest coś, co zrobił. No i teraz jeszcze ten prezent tam, no co prawda nie był podpisany, ale podejrzewam, że to on, no bo kto inny, nie ma tu nikogo innego. Kto by wsadzał TNT do prezentu, no kurczę, co to za prezent? No właśnie, co to za prezent, nie? Na pewno żaden święty Mikołaj nie jest.
No i tyle, no więc zobaczymy, co jeszcze nas tutaj spotka. Mam nadzieję, że... No trzeba znaleźć jakiś sposób na niego. Ja bym go zamknął w więzieniu albo wygonił z Palionowa, bo no zabić się go nie da. Już go raz zabiliśmy i tylko wypadł z niego item i później znowu wrócił, no, więc... No to prawda, jest więc taki nieśmiertelny, on jest... Nie da się go pozbyć po prostu. Jest jakiś taki... Z mocami nadprzyrodzonymi, krótko bym powiedział. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, no i do zobaczenia na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Widzimy się ponownie, no i oczywiście na live'ikach. I wbijajcie do Dejwika na kanał i do Neona, którego dzisiaj z nami nie było niestety. No i tyle, widzimy się na następnym odcinku. Na razie, pa pa. Papatki.